Witam Was serdecznie, moi drodzy, w nowym filmie. Dosłownie 5 minut temu weszłam do domu z paroma siatkami zakupów moich kosmetyczno-pielęgnacyjnych i postanowiłam, że odezwę się do Was w krótkim filmiku, który kiedy się pojawia, to w naszym kraju powinno być święto narodowe, ponieważ jest to hol zakupowy. Tak, słuchajcie, postanowiłam, że pokażę Wam te zakupy, chociaż jest ich niewiele i że pokażę je Wam w takim filmiku, a nie we vlogu. Z uwagi na to, że jest kilka pozycji, które postanowiłam zakupić właśnie z Waszego polecenia, a obiecałam Wam, że zrobię dla Was film właśnie z polecenia widzów. Nie wiem jeszcze, czy ten film będzie miał taki tytuł, to już wiecie, kiedy to oglądacie, jaki ma tytuł. Natomiast myślę, że wartym wspomnienia jest fakt, że produkty te zakupiłam właśnie za Waszą namową, poleceniem oraz, że słucham Was i mam Was na względzie. Także jeżeli jesteście ciekawe, co takiego zakupiłam spośród rzeczy, które mi polecacie, to koniecznie zostańcie ze mną dalej. Może na pierwszy strzał pokażę rzecz, którą zakupiłam w Sephorze, a jako aż jedną rzecz, nie ulegając innym pokusom. Rzeczą, którą zakupiłam w Sephorze i do której postanowiłam wrócić po wielu, ale to wielu moich próbach poszukiwania zamiennika, jest mój ukochany Beauty Blender. Dlaczego do niego wróciłam? A to dlatego, że wszystkie produkty, które używałam jako zamienniki, po prostu przestały mnie zadowalać. Łącznie z gąbką z Donegala, która naprawdę była okrzyknięta przeze mnie swego czasu zamiennikiem, takim godnym zamiennikiem właśnie Beauty Blendera. A dlaczego przestałam tak uważać i dlaczego przestałam używać tej gąbki? Właśnie dlatego, że jakby chyba zmienili troszeczkę jej formułę. Stała się totalnie nie do użycia po kilku myciach, stała się twarda jak skała, jak głaz po prostu totalnie. Zaczęła się obijać o twarz, przestała być porowata, co jako przesłanki, którymi ja się kierowałam w doborze właśnie poszukiwaniu zamiennika, jeżeli przestały istnieć, przestał istnieć również zamiennik. Dlatego też zdecydowałam się na to, żeby kupić w Sephorze stacjonarnie właśnie oryginalną gąbkę. Zastanawiałam się nad tą decyzją, ale postanowiłam, że właśnie zakupię tą gąbkę, ponieważ kosztuje ona 69 zł. I starczała mi, pierwsza, którą posiadałam, starczyła mi na 6-7 miesięcy. Uważam, że jest to czas, w którym naprawdę ta gąbka nam się w cudzysłowie zwraca. To znaczy, gdzieś tam jesteśmy w stanie odżałować tego typu wydatek, taką kwotę. Jak wiecie, ja generalnie nie przepadam za kupowaniem drogich kosmetyków, ale zaczęłam też troszeczkę skłaniać się ku teorii, z którą się jakiś czas temu zapoznałam, czyli żeby jednak skłonić się ku droższym kosmetykom i testowaniu ich, tak, żeby znaleźć jednak coś, co być może będzie na wejściu droższe, ale w efekcie czasu użytkowania będzie jednak dla nas bardzo opłacalne i sensowne. Stąd też teraz długi wstęp i elaborat do tego, że Laurka kupiła Beauty Blender. Tak, kupiłam Beauty Blender, wróciłam do niego, więc jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam zapytać się mnie w komentarzach na temat zamienników, to na chwilę obecną nie polecę Wam żadnego. Oprócz tego, będąc w Sephorze, moja ukochana pani Beatka dała mi dwie próbki. I pierwsza próbka, którą mi poleciła, kiedy dogadałyśmy się, czego poszukuję i co chciałabym przetestować. Pierwsze co, jest to próbka z Diora, podkładu z Diora. Dior Star i ja mam kolor 023. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy ten kolor będzie do mnie pasował, ponieważ ja zawsze z przymrużeniem oka traktuję oświetlenie sklepowe, ale zobaczymy, jak się będzie z tym pracowało. Nie mówię, że go zakupię, bo jakby nie było, no to jednak mówię, ceny nie do końca mnie przekonują, ja jednak staram się zawsze znaleźć coś, co będzie tańsze, a też dobre, ale mówię, to jest na razie mój taki temat rozkminy i być może, jeżeli faktycznie coś wywrze na mnie takie wielkie wow wrażenie, to być może wtedy się do tego skłonię, tak jak do podkładu chociażby Estée Lauder Double Wear. Drugą próbką, którą dostałam dlatego, że właśnie poszukiwałam próbki tego podkładu w swoim kolorze, jest to podkład Taint Idol Lancome i ja go mam w kolorku 03 i będę testowała te dwa produkty. To się tak tylko wydaje, że to są takie małe produkciki, ale powiem Wam z doświadczenia, ponieważ właśnie zwykle wpierw testuję tego typu produkty, które kosztują. Powiem Wam z doświadczenia, że mi jedna taka próbka podkładu starcza na 4 razy i uważam, że po 4 razach całodniowych jesteśmy w stanie spokojnie stwierdzić, czy dany podkład jest dla nas. Także polecam, naprawdę warto testować. I płynnie przechodzimy do dużej siatki numer 2.
I tutaj pokażę Wam rzecz, której co prawda nie kupiłam dzisiaj, ale kupiłam ją jakiś czas temu. I chciałabym Wam ją pokazać, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobry zakup, który tym razem jest bardzo niskopółkowy, a jest po prostu wow. Jest to paletka 3 Steps to Perfect Face od Vibo, która, jak już wspominałam tutaj w filmiku z testem tej palety, jest może nie podróbką, ale jest wzorowana na palecie ze Slika Face Form oraz na palecie Contour Kit z Makeup Revolution. Więc zachęcam Was do przetestowania tej konkretnej palety, zanim sięgniecie po coś drogiego, ponieważ uważam, że ona spełnia wszystkie wygórowane nawet wymagania ludzkości, która poszukuje paletki do konturowania. I w dodatku praktycznie w ogóle za nią nie płacicie, bo jest tania jak przysłowiowy barszcz. Kolejna rzecz, którą Wam chcę pokazać, ale z góry Wam mówię, że to nie jest tak, że ja zachęcam do tego, żeby kupować podróbki czegoś. Natomiast uważam, że jest to dość adekwatny zamiennik i chcę Wam go po prostu pokazać. To, czy go zakupicie, czy nie, za moją namową, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa, ale z góry chciałabym uprzedzić fakt, że nie jest to promowanie kupowania jakichś podróbek. Jest to perfum i jest to perfum Love Forever for Women od firmy BS. I dla mnie, z uwagi na to, że miałam oryginał, naprawdę zarówno trwałością, jak i nutą zapachową, całkowicie ten oto perfum odpowiada perfumowi Donna Karan Be Delicious. Ja uwielbiam ten zapach, nie wiem, czy Wam już kiedyś mówiłam. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie film o moich ulubionych zapachach. Oczywiście pojawi się bardzo dużo takich zamienników jak ten, ponieważ ja, no nie wiem, nie kupuję ogólnie drogich perfum, aczkolwiek to się wkrótce zmieni, ponieważ już się najarałam na niektóre z nich i na pewno je kupię, bo po prostu mi się podobają i nie znalazłam zamiennika. Ale na niektóre znalazłam zamiennik i właśnie takim zamiennikiem jest chociażby ten perfum. Powiem Wam szczerze, że ja kupuję zawsze, jeżeli już kupuję akurat ten, to kupuję w naturze i dzisiaj mi się udało go kupić za 15,99 i to jest 100 ml, także no umówmy się, biznes życia. Kolejna rzecz zupełnie randomowa, którą wyciągam z mojej super hiper siatki, jest to rzecz Super Farmu, konkretnie z części aptecznej Super Farmu. Jest to krem nawilżający z firmy Dermedic. Ja zdecydowałam się na zakup tego kremu, ponieważ po prostu testuję cały czas różne kremy nawilżające i dlatego ten właśnie zdecydowałam się kupić jako jeden z wielu polecanych. I mam nadzieję, że świetnie się sprawdzi. Ma potrójny mechanizm nawilżania i cechuje się intensywnym nawilżeniem. Krem nawilżający o przedłużonym działaniu. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Super Farmie, w zasadzie są to dwie rzeczy. Teraz uwaga, uwaga, wszystkich zaskoczę! Kupiłam szampon suchy Batiste! Kolejna rzecz, która również Was nie zaskoczy. Jest to lakier do włosów Schwarzkopf Cut to Be. Ja go otrzymałam na Meet Beauty, ale już mi się wykończył, a że ja regularnie do niego wracam, czy go dostanę, czy muszę sobie go kupić, no to właśnie też do niego wróciłam, ponieważ skończyło mi się tamto poprzednie opakowanie. Kolejna rzecz, którą zakupiłam i którą zakupiłam oczywiście również pod namową Waszą, to jest La Roche-Posay Effaclar i jest to żel oczyszczający do skóry tłustej i wrażliwej z wodą termalną. Zdecydowałam się go kupić właśnie w tej dużej gramaturze 200 ml, ponieważ miał moim zdaniem dość korzystną cenę, ponieważ kosztuje 25 zł, a tego typu gramatura myślę, że starczy mi spokojnie na miesiąc z hakiem, więc bardzo chętnie sobie przetestuję ten produkt. Moja siostra swego czasu używała kremu z La Roche-Posay Effaclar, który sama zresztą jej kupowałam i była bardzo zadowolona, bo miała właśnie swego czasu dużo niedoskonałości i była bardzo zadowolona z tego kremu i ja dlatego też między innymi pod Waszą namową i pod namową właśnie taki jakby przesłanką tego, że właśnie moja siostra była zadowolona, postanowiłam kupić właśnie ten żel. Ale istotna rzecz, jeżeli Wy nie miałyście do czynienia z tym produktem, to to, że nie posiada w sobie mydła, nie posiada w sobie barwników, nie posiada alkoholu ani parabenów. I teraz ci, którzy mnie oglądają, powiedzą: Laura, ale dlaczego Ty kupiłaś żel do cery tłustej i wrażliwej? Przecież mówiłaś, że masz skórę suchą. Owszem, ale też w innym filmie mówiłam, że troszeczkę mi się zmienił typ cery ostatnimi czasy, albo źle o nią dbam. W każdym razie zaczęła mi się bardziej jednak przetłuszczać i zaczęła być bardziej mieszana w stronę tłustej niż sucha. Także pozdrawiam. Nie wiem, o co chodzi. Przedostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać z mojego super, hiper, ogromnego holu zakupowego, jest to 400 ml żelu pod prysznic z Fa o zapachu Greek Yogurt z almondem, czyli z migdałami. Pachnie oczywiście
jak na migdał. Przystało bardzo słodko, aromatycznie, otulająco i apetycznie, tak, że chciałoby się sobie ten żel wlać do gardła. Ja za niego zapłaciłam 6,99. Nie mam w zwyczaju kupować takich rzeczy w cenach sięgających jakiegoś totalnego kosmosu, ponieważ dla mnie po prostu to się ma dobrze pienić, ma się tymi dobrze myć i tyle. Także między innymi właśnie z tego powodu nie kupuję żeli, które kosztują powyżej 10 zł za pół litra. Także to jest mój taki nowość, można powiedzieć, nie miałam jeszcze tego smaku, zapachu, ale generalnie żele fa są u mnie jak najbardziej na propsie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam za namową was, kusiciele, to jest samoopalający mus pianka z Lire. Ja zdecydowałam się go zakupić, ponieważ mam zamiar w ogóle się totalnie nie opalać, bo tego po pierwsze nie lubię, a po drugie jest to niezdrowe, a jednak moja skóra, nawet pomimo, że nie jestem totalnym bladziochem, nie jest aż taka letnia, jakbym chciała, dlatego postanowiłam właśnie zakupić Self Tanning Face and Body Mousse, czyli właśnie samoopalającą piankę i mus. I oczywiście zakupiłam to w Superfarmie za jakieś śmieszne tam pieniądze, powiedzmy sobie 13 zł. I poszłam do Sephory po tą moją gąbkę Beauty Blender i tam moja pani Beatka mówi tak: pani Lauro, mam dla pani hit, jest to samoopalacz suchy, który jest w sprayu, ale jest suchy. I pokazała mi, że sama go ma na sobie. I powiem wam szczerze, no, chyba bym chętnie jednak poleciała i wymieniła te produkty, ale stwierdziłam, nie, wytestuję ten tańszy, ponieważ moją ideą na kanale jest testowanie tańszych produktów, które mają się super sprawdzać, więc jeżeli ten się sprawdzi, to wam go polecę. Ale nie ukrywam, że gdzieś tam z tyłu głowy mam to, żeby właśnie zakupić ten suchy spray samoopalający z Sephory, pomimo tego, że kosztuje on zdecydowanie więcej, bo kosztuje 45 zł, to myślę, że jeżeli u mnie by wyglądał tak jak u mojej pani Beatki, no to jednak chyba bym się skusiła. Ale jeszcze mam też na oku przetestowanie produktów samoopalających z firmy Vita Liberata Polska, ponieważ również mnie kuszą, chociaż nie należą do najtańszych. I ostatnia rzecz to jest również rzecz do włosów docelowo. Firma Schwarzkopf Got To Be. I jest to tak zwany Beach Boy Surfer Look Matte Paste. I to jest pasta, która ma taki oto kolor, moi drodzy. Czyli można powiedzieć kolor, kurczę, taki trochę jak jakiś cement. Ale po pierwsze, mój mąż tego używa do włosów, żeby nie wyglądało jak żel, a żeby ładnie się prezentowały wystylizowane włosy. I to naprawdę u niego się sprawdza świetnie. Natomiast ja mu to kradnę, jak bardzo wiele tego typu kosmetyków, lub też czasami sama kupuję. I właśnie ten produkt fajnie się sprawdza. Wiecie do czego? Do stylizacji brwi. Chciałam wam powiedzieć, jeżeli macie włoski, które są totalnie nieujarzmione i które każdy idzie w inną stronę, to zanim przejdziecie do makijażu tych brwi, zalecam w niewielkiej, minimalnej dosłownie ilości nałożyć na palec i sobie przeczesać włoski, a później je przeczesać grzebyczkiem do wyczesywania brwi. I będziecie mieć fajnie utrwalony kształt brwi i później możecie je zacząć wypełniać, bo będziecie widzieć, jak podąża wasza linia brwi i będziecie mogły właśnie za nią podążać z makijażem. Także polecam również ten produkt. Nie wiem totalnie, ile on kosztował i nie mam go na paragonie, także nie powiem wam, ile kosztował, naprawdę. Ale myślę, że nie był drogi, ponieważ my nie kupujemy drogich rzeczy. Chciałam wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Byłam dzisiaj w Golden Rose, ponieważ chciałam żel utrwalający, mocno utrwalający do brwi. Dlatego, że no, w cudzysłowie powiem, najarałam się na niego niesamowicie, jak szczerbatę na suchary, jak to mawia przysłowie. I najarałam się przez Maksineczkę oczywiście, bo ona zawsze jest takim szatanem, który kusi do takich rzeczy. I naprawdę poleciałam do Golden Rose dzisiaj przy najbliższej okazji, kiedy po prostu miałam na to czas. I chciałam go kupić. I wiecie, co się dowiedziałam? Że w Golden Rose po prostu jest kolejka, są zapisy, tak jak do Louis Vuitton po torebki, tak do Golden Rose po super utrwalającą maskarę do brwi jest kolejka i trzeba było się zapisywać i oni dzwonią, kiedy to przychodzi, kiedy jest nasza kolej, to piszą nam SMS-a albo dzwonią, proszę sobie po to przyjść, tak, serio, nie kłamię. Także wyobraźcie sobie, jakie jest boom wielkie na ten żel i jak on musi być kapitalny. Dobra, to by było na tyle mojego super hiper holu zakupowego, w którym odkryłam, że oszukano mnie w Superfarm, dlatego zaraz tam będę leciała i będę to reklamowała, ponieważ no jakby nie było 13,99, a 39,99, to jest taka jakby zdeczka jednak różnica.
Także dajcie znać koniecznie, czy podobał Wam się mój haul zakupowy, czy w ogóle lubicie tego typu filmy, jestem bardzo ciekawa. Jeżeli będą Wam się podobały i spotka się to z ogromnym odzewem w postaci kciuków do góry, to oczywiście będę starała się częściej Wam pokazywać, co kupiłam, aczkolwiek też często mi się to nie zdarza. No ale będę starała się Wam pokazywać na tyle często, na ile będę czyniła takowe zakupy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, koniecznie zostawcie kciuka do góry, żebym wiedziała, czy film Wam się podobał w ogóle, czy coś. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie kliknijcie tutaj, na dół, właśnie w ten czerwony taki przycisk subskrybuj i koniecznie zasubskrybujcie, jeżeli podoba Wam się moja gadka, mój luz oraz po prostu ja. Tak. I wtedy będzie Wam się fajnie oglądało. Także widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was i mój klasyczny tekst jest jaki? Ślę Wam moc pozytywnej energii! Niechaj będzie z Wami na tyle, żebyście mogli dzielić się nią z innymi. Pa!